bardzo często słyszą od kobiet skarżących się na swój ciężki los, że kobieta uważa, że zasłużyła na miłość, a tej miłości nie dostała. I dlatego, drogie ukochane, umiłowane, kandydatki na szczęśliwe kobiety, informuję was, że jeżeli któraś z was służy, to jedyną nagrodą, jedyną wypłatą za swoją sługę, posługę, to może być nagroda finansowa. Nie da się służąc zdobyć miłości. Miłość to nie jest coś, co można wysłużyć. Niezależnie jak długo będziesz lokajem, uwadze ta, no dobrze, kobieta odpada, nie lokajem, jak długo będziesz uwadze ta jego gosposią, to i tak nie zasłużysz na miłość. Możesz dostać od niego wypłatę, ponieważ miłość jest tym, co łączy dwoje partnerów, czyli jest duchowym pociągiem do celu. Ten pociąg do celu to jest siła magnetyczna, która ma tych dwoje ludzi połączyć w całość, a nie, że jedno będzie sługą drugiego. Bo jeżeli chcesz być sługą faceta, to możesz na wiele rzeczy zasłużyć, ale na miłości nie. Miłości nigdy nie dostajesz. Drogie panie, zapamiętajcie to raz na zawsze. Że to, co do was mówię, to nie mówię do was, tylko tych facetów, którzy przypadkowo to będą słuchali.